Wróciliście z dość dalekiej podróży, bo jeszcze w czwartej kwarcie przegrywaliście wyraźnie, zdołaliście wyrównać i w dogrywce pokazaliście swoją wyższość dzisiaj. To prawda, graliśmy do końca, przede wszystkim gramy do końca, każdy mecz staramy się do końca grać. Nie zawsze się uda wyciągnąć ten mecz, no ale dzisiaj nam się udało. Wiadomo, że takie mecze Śląsk, Anvil zawsze mają swój smaczek. Każdy zespół zawsze gra do końca, każdy chce wygrać, pokazać charakter. Nam się dzisiaj udało. Znaczy udało, no wygraliśmy dzisiaj, byliśmy lepsi. Dwa mecze widzę, żeśmy przegrali, a także jest na razie 2-1. Może się w playoffach zobaczymy, kto wie. Mimo pewnego, można powiedzieć, wzmocnienia Anvilu, bo wrócili Louis Edwards, ważni podkoszowi, wam też udało się nieco ich zneutralizować. Wprawdzie Louis rzucił sporo punktów, ale Edwards już tak skuteczny nie był. No skutecznie w miarę żeśmy ich bronili pod koszem, także może więcej żeśmy stawiali miejsca na półdystansie, gdzie można powiedzieć, często trafiały te piłki do kosza, no ale w końcu wyszło na nasze, że nasza taktyka, nasz system obronny i wygraliśmy. I cieszymy się z tego, że to nam pomogło i wygraliśmy mecz. Czy Śląsk zdobędzie zatem Puchar Polski? No jedziemy za Stalem grać o wygraną, także nigdy nie wiadomo. Skoncentrujemy się teraz za Stalu Zielonej Górze, także myślę, wydaje, że tutaj żeśmy jeden mecz wygrali, jeden przegrali, u siebie żeśmy przegrali za Stalu żeśmy wygrali, także na pewno będzie to też ciekawy mecz i mam nadzieję, że my też widzimy zwycięską ręką, jeżeli wygrywamy z gospodarzami, to dlaczego nie miałoby być tak samo teraz? I jeszcze na koniec, bo nie sposób nie zapytać, jak to się dzieje, że zawodnik dwa razy starszy od niektórych swoich kolegów nadal utrzymuje się w tak wysokiej formie i za chwilę przekroczy 10 tysięcy punktów w polskiej lidze koszykówki. Jak to się robi? Jak to się robi? Trzeba chcieć przede wszystkim. Trzeba chcieć. To jest jedno. Po drugie, po ciężkiej kontuzji, chciałem sobie też sam jakoś udowodnić, że jeszcze będę sprawny na tyle fizyczny, że będę mógł grać profesjonalnie w sport. Udowodniłem to sobie. Teraz chcę zdobyć 10 tysięcy punktów. Mam nadzieję, że uda mi się to niebawem te punkty zdobyć i myślę, że moje marzenia się spełnią.